Konferencja odbywa się w biskupie Litanii. Środki kapłani i osoby życia konsekrowanego, droga rodzina zmarłego księdza Franciszka, umiłowani bracia i siostry. Święty Jan Paweł II w odniesieniu do śmierci i przemijalności tak pisał w Trybunku Rzymskim. I tak przechodzą pokolenia. Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, z której zostali wzięci. Po latach napisania tych słów, spoglądając na trumnę zmarłego księdza Franciszka, odkrywamy dzisiaj w Malowicach zachętę, którą w dalszej części święty Jan Paweł II zamyka w słowach. Zatrzymaj się. To przemijanie ma sens. Ma sens. Ten sens najdobitniej ukazują dni, chwile, kiedy jesteśmy na cmentarzu, na grobach naszych najbliższych. Ten sens ukazuje nam każda śmierć, kiedy stajemy nad trumną zmarłej osoby i patrzymy oczyma wiary na śmierć i na życie. Święty Jan Paweł II tak na temat śmierci mówił w czasie pogrzebu jednego z kardynałów. Śmierć, której człowiek wierzący doświadcza jako człowiek mistycznego ciała, otwiera drogę prowadzącą do Ojca. A za świętym Franciszkiem w Asyżu z wielką nadzieją powtarzamy. Bądź pochwalony, mój Panie, za śmierć, siostrę naszego ciała. Ten sens ukazuje nam dzisiejszy dzień, kiedy wpatrujemy się w trudnej świętej pamięci kapłana Franciszka. Jako ludzie wiary uświadamiamy sobie, że Bóg nie po to stworzył człowieka, by mu zabrać życie, ale po to, by mu dać życie i to życie wieczne. Śmierć dla człowieka wierzącego, tym bardziej dla kapłana, jest powołaniem do nowego życia. To Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, który przyjął naszą ludzką naturę, może przekazać wszystkim życie, które ma w sobie i do którego zostaliśmy powołani w dniu chrztu świętego. Tę prawdę nie tylko przyjął, ale przez 26 lat swego kapłańskiego życia różny parafian naszej archidiecezji głosił zmarły ksiądz Franciszek z wielką radością i pogodą ducha. Zatem śmierć stanowi początek nowego życia, a sam Jezus jest tym życiem. Dlatego przyjmujemy Jego słowa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Oraz kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. Dzisiaj, stojąc na trumną świętej pamięci księdza Franciszka, jesteśmy poruszeni jego śmiercią, ale powtarzamy za Chrystusem: Księże Franciszku, będziesz żył, bo wierzyłeś w Chrystusa i wypowiadałeś przy codziennym brewiarzu słowa: moje serce zaufało Panu. A przejawem tej ufności była wiara w słowa Jezusa: kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Stojąc na trumną księdza Franciszka, pragnę o jego śmierci powiedzieć pełnymi nadziei słowami księdza Dolinko: śmierć sprawiedliwych nie jest śmiercią. To prawdziwe narodzenie. Kościół nadzwyczajnej swojej mądrości nie nazywa dnia śmierci swoich świętych inaczej jak dzień narodzin. Dies natalis. Dla zmarłego kapłana dzień śmierci, który przyszedł 19 września, stał się dla niego dniem narodzin dla nieba. Do tego dnia przygotowywał się przez 55 lat swojego życia.
przywołać przekonanie, że Bóg powołuje człowieka w najbardziej odpowiednim momencie do życia wiecznego. Ufamy więc, że taki właśnie najbardziej odpowiedni czas wybrał Bóg dla kapłana naszej archidiecezji i syna łanowieckiej ziemi. Umiłowani bracia i siostry, ta przedwczesna śmierć jest także dla nas wszystkich nauką i przestrogą, że powinniśmy być zawsze przygotowani na spotkanie z Panem. Słusznie zauważył to ktoś, gdy napisał: chrześcijanin musi być w każdej chwili gotów na dwie rzeczy: na przyjęcie Komunii Świętej i na śmierć. A święty Augustyn tak nam mówi: Bóg zataił przed nami godzinę śmierci, abyśmy się każdego dnia jej spodziewali. On nas dzisiaj także uczy, że o Królestwo Boże trzeba się modlić, dla Królestwa Bożego trzeba pracować i dla Królestwa Bożego trzeba cierpieć. Święty apostoł Paweł pyta: któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? I zaraz odpowiada, że nikt i nic nie zdoła nas odłączyć od miłości do Boga, która jest w Jezusie Chrystusie naszym Panem. Zatem pouczeni słowem apostoła narodów wierzymy, że ucisk i utrapienia, które doświadczał ksiądz Franciszek, nie odłączyły go od miłości Boga, objawionej i darowanej każdemu przez Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka. Na zakończenie warto postawić pytanie: czego zmarły kapłan dzisiaj od nas oczekuje? Dzisiaj to już jest tylko jedna odpowiedź. Zmarły potrzebuje modlitwy, ofiarowania mszy świętej i komunii świętej w jego intencji. Jezus, gdy oddawał życie na Golgocie, byśmy my mogli żyć, zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego, oraz wykonało się. Dzisiaj te słowa wypowiadane nad trumną kapłana są powierzeniem jego życia Bogu i prośbą, aby on pełen miłosierdzia przemienił cierpienie w radość, a śmierć w życie. Dlatego z ufnością wołamy modlitwą Kościoła: zmiłuj się Boże nad naszym bratem, którego droga dobiegła kresu. Nie ma niczego na swoją obronę oprócz krwi Chrystusa i Jego męki. Okaż swą litość i miłosierdzie zmarłemu bratu i miej miłosierdzie dla niego, dla nas i świata całego.